Hej! Nasze wakacje 2019 to wyprawa Sydney na północ do Noosa Heads. Pierwszy dzień spędzamy w naszym ulubionym miejscu Maya Lakes na kempingu. Kolejny postój przy jeziorze Wallis Lake i robimy zdjęcie. Po drodze zahaczamy o miasto Forster, wstępujemy na kawę, podziwiamy urokliwą rzekę i wybrzeże. Po czym spotykamy się z kuzynami i zatrzymujemy się na kempingu w Milestone w ich przyczepie. Na drugi dzień wjeżdżamy podziwiać las deszczowy w górach Dorigo. Sylwestra spędzamy w Byron Bay, gdzie na kempingu spotykamy resztę grupy i gości z Polski. Kolejny etap to przystanek na Złotym Wybrzeżu, Gold Coast, pełnym atrakcji. Dojeżdżamy do Noosa Heads, gdzie na cały tydzień zabukowaliśmy apartamenty. I wyskakujemy four-wheel drive'em do pobliskich gór Cannondale Park. A jeden dzień to wyjazd four-wheel drive'em do Rainbow Beach. Ale zacznijmy od początku. Piękne wydmy i oceaniczne plaże, a kilkaset metrów dalej ciepłe i czyste jeziora to Park Narodowy Maya Lakes, oddalony od Sydney 240 km. Kilka kempingów do wyboru. Jedziemy 68 km na północ do kempingu The Ruins Campground w parku Booty Booty. Tam mamy się spotkać z rodziną. Niestety ich namioty są puste, bo wyjechali na wycieczkę. Więc kierujemy się na północ i wpadamy do jeziora Wallis Lake, 1 km od ich kempingu. Jedziemy na kawę 16 km do miasteczka Forster. To miasto ma tą zaletę, że leży nad oceanem i przypływa koło niego urocza rzeka i na dodatek przylega jezioro. Miejski kemping wypełniony campervanami przylega do jednej z plaż, których jest tutaj wzdłuż wybrzeża do wyboru do koloru. Po kawie nasz kierunek to 235 km do miejscowości Milestone. Spędzić dzień na zwiedzaniu pobliskich gór w Dorigo National Park, oddalonych tylko 50 km od miasteczka Milestone. W górach Dorigo jest kilka turystycznych szlaków do wyboru, a my wybieramy tylko ten 4-godzinny. Wysokie drzewa robią na nas wrażenie, a czyste, rześkie powietrze daje poczucie zadowolenia ze spędzonego aktywnie czasu. Zatrzymujemy się na kawę w miasteczku Bellingen z australijską, relaksową atmosferą. Kolejny kierunek to 270 km do Byron Bay, gdzie na kempingu spotykamy się z całą rodzinką i gośćmi z Polski.
późnym popołudniem zwiedzamy miasteczko Byron Bay i konsumujemy jego atmosferę. Wracamy na kemping, a następnego dnia cały dzień z gośćmi z Polski relaksujemy się na plaży i przygotowujemy się na spędzenie Sylwestra. Nowy rok spędzamy na kolejnej plaży z naszym wnukiem Aidenem. Po południu wypoczynek i barbecue na kempingu. Następnie cała nasza grupa wybiera się do latarni morskiej, gdzie kupa turystów siedzi z aparatami i czeka na zachód słońca. Kolejny etap naszej przygody to jeden dzień na złotym wybrzeżu Gold Coast. Okay.
Kolejny dzień to wyprawa do Nusa Head, gdzie mamy zabukowane pokoje w resorcie. Po przyjeździe od razu zwiedzamy pobliskie plaże i się relaksujemy. Wstępujemy na lunch i podziwiamy spokój i fajną atmosferę tego miasta, bo nie ma tu wieżowców i jest otoczone parkiem. Po południu kąpiel i spacer wzdłuż wybrzeża. Tego dnia wybieramy się 4-wheel drive'em jazdą po piachu 20 km do Rainbow Beach. Zatrzymujemy się w miejscu, gdzie piasek ma kolor czerwony i robimy pamiątkowe zdjęcia. Kontynuujemy jazdę do Rainbow Beach. Rainbow Beach jest atrakcyjna dla turystów, bo ma pełno ciepłych baseników na plaży, ale niestety jest szczyt sezonu i samochodów co nieco za dużo. Wracamy do Nusa. Tego dnia goście idą na plażę, a my jedziemy w pobliskie góry Cannondale. Wjazd jest tylko dla samochodów terenowych, ale trasa nie jest szczególnie ciężka. Wszystkie kempingi i rzeczki zapełnione są ludźmi, którzy nie preferują oceanicznych plaż. Jedziemy teraz trasą do górskich wodospadów i czeka nas tylko kilometrowa trasa piechotą. Wody są urzekające, ale woda, jak to w górach, nie za ciepła, bo ma tylko 22 stopnie Celsjusza. Wracamy, a przed domem wita nas jaszczurka Blue Tank. Kolejny dzień to relaks z gośćmi z Polski nad rzeką Nusa, która wpada w tym miejscu do oceanu. Wieczorem cała nasza grupa wybiera się na spacer po miasteczku Nusa.
polscy goście i część mojej rodzinki wyjechała z powrotem do Sydney, a my z Michałem wybraliśmy się na spacer zwiedzać okolice w pobliżu Noosa Heads. Po południu trochę chmurek, więc słońce nie jest tak agresywne, więc odpoczywamy nad ujściem rzeki do oceanu. Wracamy do Sydney i po 540 km zatrzymujemy się na noc w Coffs Harbour i zwiedzamy tutejszy port. Po przejechaniu 470 km zatrzymujemy się w Nambuka Heads. Kolejny przystanek na kawę to miasto Macquarie, budowane w XIX wieku przez więźniów i też ma dużo atrakcji dla turystów. Co mnie zaskoczyło w tym mieście, to olbrzymi kemping w samym centrum nad wybrzeżem rzeki wpadającej do oceanu. Niestety, ale każde wakacje kiedyś się kończą i trzeba wracać do domu. Bye, bye!